Witam na kanale Audio Czytam Buki. Oto przed Państwem rozdział drugi książki pod tytułem Rodzina Połanieckich? Nie, Doktor Murek. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie. Życzę miłego słuchania. Dziękuję, że tu jesteście. Do Izby Skarbowej przyjęto 3 nowych urzędników. Dyrekcja Poczt rozpisała konkurs na jedno z kontraktowych stanowisk, przy czym od kandydatów żądano ukończonych studiów prawniczych. Dyrekcja Robót Publicznych zaangażowała 4 osoby. O tych wszystkich wolnych miejscach dr Franciszek Murek dowiedział się w porę i wszędzie złożył podanie wraz z odpisami świadectw. Wszędzie na próżno. Chociaż, o ile przez znajomych został poinformowany, jego kwalifikacje w wielu wypadkach były najlepsze. W ciągu pierwszych kilku tygodni nie przyjmował się tym zbytnio. Sam przecież, zajmując jedno z kierowniczych stanowisk w magistracie, miał nieraz powód do narzekania na brak wykształconych, dzielnych i godnych zaufania pracowników. Wyrobił sobie nawet dość ujemne zdanie o bezrobociu wśród inteligencji. Ci ludzie albo nie umieją, albo nie chcą pracować. Mawiał nieraz, gdy naciskał go kierownik pośrednictwa pracy w Związku Byłych Działaczy Niepodległościowych, inżynier Weicht. Teraz, kiedy musiał sam się u niego zarejestrować, czuł się trochę nieswojo. Tym bardziej, że wkrótce po magistrackiej dymisji w związku zaproponowano mu, by ustąpił z zarządu, a to dla dobra zrzeszonych. Wbrew zapewnieniom Murka uważano tu, że jego udział w zarządzie będzie nie w smak prezydentowi Niewiarowiczowi. Nie upierał się. Wyszedł z posiedzenia obrażony, postąpił jednak źle. Za przykładem bowiem związku poszły niemal wszystkie organizacje, do których należał. Nawet bezpartyjne Zjednoczenie Pracy Państwowej, gdzie był bodaj najczynniejszym członkiem. Wyzyskano tu małą nieformalność. Nie wpłacił w porę składki członkowskiej i został skreślony, chociaż niemal wszyscy z wpłatami zalegali po pół roku lub dłużej. Mam złą passę, zagryzał wargi doktor Murek, ale to nic. Musi się odwrócić. Tymczasem nie odwracało się. Zasób gotówki wyczerpywał się zwolna, lecz stale. Pomimo poważnych oszczędności woreczek irchowy noszony na piersi pod koszulą chudł z tygodnia na tydzień. Od pani Rzepeckiej trzeba było wyprowadzić się i zamieszkać w jednym pokoiku przy ulicy Dojazdowej u rodziny emerytowanego kolejarza. O tyle to było lepiej, że miał osobne wejście przez Sionkę. Wprawdzie nie miewał wcale gości, lecz wolał być nieskrępowany. Jedyną osobą, która przychodziła tu od czasu do czasu, była służąca z dawnego mieszkania, Karolka. Przynosiła listy, które wciąż nadchodziły pod dawnym adresem. Zresztą przychodziła rzadko, wtedy tylko, gdy udało się jej zwieść czujność podejrzliwej wdowy. Korespondencja, jaką dostarczała Murkowi, składała się wyłącznie z odpowiedzi na jego podania i to z odpowiedzi wciąż odmownych. Dziewczyna musiała przedtem odczytywać te listy, gdyż widocznie orientowała się w sytuacji Murka, chociaż nigdy z nią o tym nie mówił. W ogóle nie mówili ze sobą. Poza kilku zdaniami na temat pani Rzepeckiej nie mieli sobie nic do powiedzenia. On uważałby za rzecz śmieszną i niestosowną dzielenie się z nią swoimi nadziejami i troskami. Ona pogodziła się z tym bez słowa sprzeciwu, a całe współczucie dla pana doktora wyładować umiała w niezmiennej gotowości dostarczenia mu samej siebie. Raz wprawdzie przyniosła 2 kawałki pieczonej kaczki, resztkę po świątecznym przyjęciu u pani Rzepeckiej, lecz zbesztana i wyśmiana nie zrobiła już tego więcej. Spędzali ze sobą krótkie półgodzinki, które dla Murka były tylko chwilowym oderwaniem się od rzeczywistości. Po nich jeszcze czarniejsze przychodziły myśli i jeszcze dokuczliwsze refleksje. Już to, że wstydził się wizyt Karolki, że po kryjomu wpuszczał ją przez Sionkę, że odnosił się do tej dziewczyny po zwierzęcemu. Napełniało go goryczą do siebie, a już wręcz gardził sobą za to, że w brudny sposób zdradza narzeczoną, że znieważa swoją miłość do Niry. Nie pomagały żadne spekulacje i targi z sumieniem, żadne usprawiedliwienia i argumenty. Ogarniało go przerażenie na myśl, że Nira mogłaby w jakiś sposób o wszystkim dowiedzieć się. Na szczęście nie wróciła jeszcze z Warszawy. Murek przed Bożym Narodzeniem otrzymał od niej krótką kartkę. Pisała, że leży chora na grypę, a po chorobie zapewne nie będzie mogła wracać od razu z obawy przed powtórnym zaziębieniem. Murek pisał do niej regularnie, 2 razy na tydzień. Uważał, że więcej nie wypada, lecz objętość każdego listu wciąż wzrastała. Oczywiście ani myślał rozpisywać się o swoich kłopotach. Bał się, by, widząc nowy i tym razem uzasadniony powód do odroczenia ślubu, nie zaczęła patrzeć na ich narzeczeństwo jak na rzecz nierealną. Dlatego tylko mimochodem wspomniał o swoim ustąpieniu z magistratu i dodał, że w najbliższym czasie obejmie bardzo dobre stanowisko. Nira na listy swoim zwyczajem nie odpisywała, zresztą nie pisywała też do domu, jak o tym przekonał się w sam dzień Nowego Roku. Na ogół unikał spotkania z Chorzeńskim, lecz w tym dniu przyzwoitość nakazywała złożyć w willi przy ulicy Wielkiej życzenia. Wybrał się umyślnie o 5:00, by nie zastać gości. Pan Chorzeński wyszedł doń w szlafroku i przywitał z ostentacyjnym chłodem. – Dziękuję panu za życzenia, chociaż przyznam się, nie spodziewałem się tej wizyty. – Jakże, proszę pana, zaczął Murek, lecz Chorzeński przerwał mu od razu. – Po tym, co pan nam zrobił? Nie, proszę pana, nawet dziwię się, że uważał pan za możliwe zaszczycić mój dom. Murek przestraszył się. – A cóż ja zrobiłem? – Niezłe pytanie, ironicznie zaśmiał się Chorzeński. – Zapewniam pana, że zostałem zredukowany bez żadnego powodu. Słowem honoru ręczę, że nie popełniłem najmniejszego nadużycia. Jeżeli zaś chodzi o to, że chwilowo nie mam posady, jestem przekonany, że w najbliższym czasie coś odpowiedniego znajdę. W każdym razie córka szanownego pana, jako moja żona, proszę mi wierzyć, będzie miała byt zapewniony. Jestem młody, energii mi nie brak. Chorzeński niecierpliwie machnął ręką. A cóż mnie to obchodzi? To 100 diabłów. Co mnie obchodzi, czy pan masz posadę, czy nie? Chyba nie imaginujesz pan sobie, że wydamy Nirę za pana. Ależ ja nie rozumiem. Taki pan naiwny, a jeszcze doktor praw. Zaprzepaściłeś mi pan jedyną okazję ratunku. Ja tak panu ufałem, że sam już nie wtrącałem się w te rzeczy, a pan puty zwlekał z zakupieniem przez miasto fastówki, aż pana wyleli. Ja omal tego życiem nie przypłaciłem, słyszysz pan? Przez pół roku zwodzić, zwlekać, oszukiwać. Tak, bo to już oszustwo, jestem zrujnowany. Nie pozostaje mi teraz nic innego, jak z pudełkiem od sardynek iść pod kościół. No, ja panu tego nie przebaczę. Wolno panu być głupcem, ale na własną odpowiedzialność. Teraz przypadło. Kupują już grunty od wschodu, jakiś tam żelazikowski hycel. Parweniusz, obłowi się. Czerwony i wściekły potrząsnął nad głową Murka pięściami. I ja zaufałem panu, nie do rajda. Zachciało mi się wywrotowej polityki. Coś pan Hitlerem, czy Mussolinim, czy innym Witosem chciał zostać? I ja na Związku Ziemian muszę za takiego jegomościa oczami świecić. Narzeczony pańskiej córeczki podobno w tajnych partiach rejwodzi. Jeszcze gotowi mnie posądzić, że z panem mam coś wspólnego. Ależ, próbował zacząć Murek, lecz Chorzeński wrzasnął. W nosie mam pańską politykę, ale jak ktoś chce coś zrobić, to niechże potrafi to ukryć, rozumiesz pan? A tak pana wyleli, a cała nadzieja na fastówkę przepadła. Rzucił się na fotel i sapał, ruszając gwałtownie wąsami. Murek tymczasem zdołał się opanować i powiedział spokojnie. Myli się pan. Nigdy ani panu, ani nikomu nie obiecywałem przeprowadzić w magistracie sprawy fastówki. Jak to? Nie tylko nie obiecywałem, lecz najwyraźniej w świecie powiedziałem, że byłoby to wbrew interesom miasta. I cóż z tego, że wbrew? Mało to rzeczy robi się wbrew? Zbzikował pan chyba. Ale ja jestem uczciwym człowiekiem. Poczciwym, zjadliwie poprawił Chorzeński. I cóż pan z tej swojej uczciwości masz, co? Wyrzucili pana za drzwi i ani fastówki, ani posady. Wyrzucili za drzwi. Murkowi krew uderzyła do głowy. To się jeszcze pokaże. Niby co? A to, że ja do magistratu wrócę. Machnął rękami Chorzeński. Jeżeli rzeczywiście postawiono mi za moimi plecami zarzut jakiejś politycznej nieprawomyślności, Udowodnię, że jest to wyssane z palca. Ja nigdy nie należałem do żadnej partii, do żadnej organizacji politycznej, a zresztą to wszystko plotki. Prezydent Niewiarowicz zapewnił mnie, że w te banialuki nie wierzy. Tak? Nie wierzy? Zaśmiał się Chorzeński. Otóż powiem panu, możesz pan mydlić oczu komu pan chcesz, tylko nie mnie, bo mnie to nic nie obchodzi. Teraz już ani ziębi, ani parzy. Ale pan musisz sam doskonale wiedzieć, za co pana wydalono, skoroś nie protestował. To raz. A powtórę, tenże prezydent Niewiarowicz mówił głośno na imieninach u wojewody, że pan podszedłeś go, ukrywając swoją przeszłość polityczną. Dość wyraźne czy nie? To bezczelne oszczerstwo, wybuchnął Murek. O, ja się nie dam podziemnym intrygom. Całe moje życie dotychczasowe jest jak na dłoni. Do holu weszła babcia Chorzeńska, więc umilkł i zerwał się, by ją powitać i złożyć życzenia. Staruszka z miłym uśmiechem wyciągnęła doń rękę. No nareszcie się pan zjawił. Czy to ładnie tak zapominać o moim domu? Jak nie ma naszej przynęty, to już stara babcia nie liczy się. Skądże, proszę szanownej pani, nie śmiałem narzucać się. Pan jest tu zawsze mile widziany. Nawet już wobec pana nie przestrzegamy przyjętych form. Widzi pan, mój syn jest w szlafroku. Bądź, Staszku, tak dobry i włóż marynarkę. Nie uznaję negliżu w salonie. Mówiła z uśmiechem, lecz wyraz jej oczu był rozkazujący. Pan Chorzeński skrzywił się i powiedział... Pan Murek już właśnie żegnał się. Rzeczywiście, śpieszę się, proszę szanownej pani. To trudno. Ja mam swoje prawa, mój panie Franciszku. Wzięła go pod rękę staruszka. Pogawędzimy sobie. Proszę siadać. Staszku, bądź tak miły i zadzwoń na służbę. Napiję się z panem Franciszkiem kawy. Serdecznie dziękuję, bąknął, ale... To dla mnie wielka uroczystość, przerwała. Kawa mi niestety szkodzi. Zatem nie odmówi mi pan towarzystwa. Stęskniłam się za młodością. Oni to wszyscy tacy starzy. Cóż, miał pan jakieś wiadomości od narzeczonej? Pan Chorzeński wzruszył ramionami i wyszedł. Murek zwolna uspokajał się. Rozmowa z babcią zawsze działała nańkojąco. Jakże żywy umysł zachowała ta kobieta. Jaką umiejętność rozmowy. Z nią jedną nigdy nie brakło tematu. Tyloma rzeczami interesowała się, tyle czytała... No i przede wszystkim tak łatwo umiała mówić. Niczym nigdy nie dawała poznać, że cokolwiek ją nudzi, potrafiła zawsze znaleźć miejsce na bezosobisty, czasem nawet ostry dowcip. I teraz przetrzymywała Murka przeszło pół godziny na rozmowie, w której ani razu nie dotknęła drażliwych spraw jego dymisji, fastówki, narzeczeństwa, chociaż niewątpliwie doskonale o wszystkim wiedział od syna. Nie dotknęła tych spraw, a jednak między zdaniami, między słowami potrafiła dać Murkowi do zrozumienia, że nie powinien zrażać się afrontami, że ona nigdy nie łudziła się przyszłością fastówki, że pomimo wszystko jest najlepszej myśli co do małżeństwa jego z jego wnuczką. Na pożegnanie jeszcze raz zobowiązała go do częstszych odwiedzin i dodała, że żegna go w imieniu syna, który ani rusz nie może się rozstać z szlafrokiem. Gdy tylko znalazł się sam na ulicy, ponownie ogarnęła go wściekłość. Więc Niewiarowicz okłamał go, obrzydliwie okłamał. Całe jego oburzenie było komedią. Nędzna kreatura. Uląkł się oszczerczej plotki. Oczywiście Boczarski nie wyssał nic z palca. Na tym pożegnalnym bankiecie Gąsowski na pewno mówił źle o Murku. Ale dlaczego? Skąd wzięły się te plotki? Niewiarowicz po śmierci brata nie jest pewny swego stanowiska i drży o własną skórę. O, ja mu jeszcze pokażę, zacisnął zęby Murek. Chęć zemsty przemówiła w nim pierwsza. Począł wyszukiwać w pamięci zarzuty przeciw Niewiarowiczowi. Znalazło się ich sporo. Na koszt miasta remontował swoje mieszkanie. Woźny, opłacany z magistrackiej kasy, był u niego lokajem. Od kupca Lubartowicza dostarczano mu mięsa bezpłatnie za przymykanie oczu na machinacje w rzeźni, a komisja do badania kina Gloria, a wydzierżawienie składów miejskich siostrzeńcowi. Ja mu pokażę. Wystarczyło pójść do starosty Bożymka i wszystko to wyłożyć na stół. Ten już sobie poradzi. Pan Niewiarowicz wyleci jak z procy. chce być stróżem politycznej prawomyślności urzędników, niechże wylegitymuje się z własnej. Krótką ma pamięć, jeżeli sądzi, że Murek nie zakontował sobie jego zwierzeń. Już Bożymek ładnie go urządzi. Murek zatarł nerwowo ręce, lecz uprzytomnił sobie, że zemsta taka jemu samemu nic by poza satysfakcją nie dała. Starosta po wygryzieniu Niewiarowicza wsadziłby na prezydenturę własnego szwagra, a w każdym razie na głowie stanąłby, by Murek nie wrócił do magistratu. Za wiele porażek mu zawdzięczał. Nie. Tu trzeba działać celowo i rozważnie. Przede wszystkim należy zbadać, jakie zarzuty Gąsowski postawił, a później zdemaskować ich kłamliwość, zażądać rehabilitacji i powrotu na dawne stanowisko. A wtedy będzie czas na porachunki z panem Niewiarowiczem i nie tylko z nim, z tymi wszystkimi, którzy od razu od podejrzanego odwrócili się. Teraz zrozumiał, dlaczego z takim pośpiechem wykreślono go lub odsunięto od pracy we wszystkich organizacjach społecznych. Ich wszystkich ogarnęła panika na myśl, że mogą być posądzeni o bliskie stosunki z człowiekiem nieprawomyślnym. Zaśmiał się gorzko. O to ludzie! Żeby chociaż wiedział konkretnie, o co go oskarżają. Jakież popełnił zbrodnię, do jakiej podziemnej partii miał należeć. Tak, od wyświetlenia tego trzeba zacząć, postanowił. Toteż zaraz nazajutrz rano wybrał się do mecenasa Boczarskiego. Służący wprowadził go do poczekalni i zapowiedział, że od razu pan mecenas go nie przyjmie, gdyż ma u siebie już jednego klienta. Poczekalnia była właściwie niedużym salonem o ścianach zawieszonych od sufitu do podłogi obrazami w złotych ramach. Płótna były tak ciemne ze starości, że nie mógł odróżnić na pierwszy rzut oka ich treści. Przypomniał sobie natomiast kursujące po mieście kpinki na temat ich wartości. Twierdzono, że nie są to bynajmniej antyki ani dzieła wielkich malarzy, lecz imitacje specjalnie zamówione przez Boczarskiego. Złocone mebelki i bardzo efektowny dywan uzupełniały urządzenie pokoju. W amfiladzie drzwi były pootwierane, jednak uszu Murka nie dolatywał żaden dźwięk. Nawet z położonego obok gabinetu nie słychać było nic. Na stole leżały pisma francuskie, jakaś rozłożona i do połowy poprzecinana książka w tymże języku i angielski tygodnik ilustrowany. Zdołał zrozumieć z niego tylko datę. Wydany był przed rokiem. Drzwi do gabinetu otworzyły się i Murek usłyszał ostatnie słowa rozmowy. Ani miesiąca dłużej, podniesionym głosem mówił adwokat. Nie będziesz pan taka świnia, odpowiedział klient, który zresztą stropił się ujrzawszy Murka. Był to Stawski, znany w mieście niebieski ptak o złotych piórach. Niemal co roku bywał aresztowany lub poszukiwany przez policję, znikał, ukrywał się za granicą, lecz zawsze wracał i zawsze od wszelkich zarzutów umiał się wykręcić. Posądzano go o przemytnictwo, o handel narkotykami, o różne oszustwa i kombinatorstwo, lecz niczego mu nie udowodniono. O wilku mowa, zwrócił się z uśmiechem do Murka, połyskując złotymi zębami. Uszanowanie panu doktorowi. Murek niechętnie podał mu rękę. Dawniej w magistracie zbywał go kiwnięciem głowy. Teraz miał ochotę powiedzieć, że słyszał koniec rozmowy i że nie o nim ani o wilku była mowa, lecz o Boczarskim i o świni. Powstrzymał się jednak, gdyż przemogła ciekawość. O mnie spytał. Nie przypuszczałem, by moja osoba mogła być interesująca o tyle... Pan Leon Stawski, odezwał się pospiesznie mecenas. Wspominał właśnie, że pan doktor obejmuje jakieś poważne stanowisko w naszej skarbowości. To nieprawda, wzruszył ramionami Murek. Zauważył przy tym, że tamci dwaj zamienili szybkie spojrzenia. Stawski klasnął w ręce i, wkładając monokl w oko, powiedział. Ach, czego ci ludzie nie wymyślą? No, na mnie czas. Moje uszanowanie panu doktorowi, padam do nóżek kochanego mecenasa. Cześć, cześć! Po wejściu do gabinetu Murek skonstatował, dlaczego nie dobiegał zeń żaden dźwięk. Drzwi były grubo obite i zasłonięte ciężką kotarą, ściany pokryte dywanami. Co za tupet ma ten wstrętny Żydziak, zaczął Boczarski, wskazując Murkowi krzesło. Nie znoszę go organicznie. Przyjemny nie jest, powściągliwie bąknął Murek. Mecenas widocznie uznał za niewystarczające swoje określenie, gdyż uważał za stosowne usprawiedliwić wizytę Stawskiego. Broniłem go kiedyś i dotychczas nie mogę od jegomości odczepić się. No tak, los adwokata, a czymże to panu mogę służyć? Murek przysunął swój fotel. Przychodzę do pana mecenasa i jako do adwokata, i jako do człowieka, który przypadkowo był świadkiem początku moich nieszczęść. Czy przypomina pan mecenas sobie naszą rozmowę sprzed miesiąca, gdyśmy wracali wieczorem od państwa chorzeńskich? Owszem. A wie pan, że zostałem zwolniony z magistratu? Słyszałem o tym. Otóż postanowiłem powrócić na dawne stanowisko. Wymówiono mi pracę pod pozorem redukcji. Okazało się jednak, że przyczyną istotną były te oskarżenia, które miał rzucić na mnie Gąsowski. Oskarżenia od początku do końca nieuzasadnione. Postanowiłem tedy obalić je, lecz niepodobne walczyć z wiatrakami. Gorzej, z próżnią. Właściwie nie mam pojęcia, co mi zarzucają i dlatego przyszedłem do pana prosić o możliwie szczegółową relację z owego bankieciku, a następnie o radę, w jaki sposób wystąpić o rehabilitację. Boczarski oparł się o biurko, ruchem przyzwyczajenia wyciągnął mankiety, zapalił papierosa i zapytał. A pan jest pewien, że jakiekolwiek informacje nieprzychylne o panu będą przy najbliższym i dokładniejszym sprawdzeniu pozbawione podstaw? Ręczę za to głową. Jest pan u adwokata, to jak u spowiednika. Tu ściany nie mają uszu. Nie wątpię, ale ja nic do ukrycia nie mam. A, tym lepiej, zgodził się Boczarski. Więc w klubie urzędniczym mówiono wtedy tylko to, co panu powtórzyłem. Z tego niewiele da się wywnioskować. Osobiście wątpię, by Gąsowski zostawił Niewiarowiczowi polecenie usunięcia pana. To już była jego własna, że tak powiem, gorliwość. Niemniej jednego zresztą zaskoczyła pańska dymisja. Przecież Niewiarowicz zawsze i głośno zachwycał się panem. I taka zmiana frontu? Stąd wnioskuję, że zarzuty musiały być poważne. Jeżeli chodzi o to, co mówią w mieście, a co od czasu do czasu obija mi się o uszy, to jedni twierdzą, że pan kiedyś był zamieszany w jakąś aferę komunistyczną, inni, że na uniwersytecie był pan szefem bojówki faszystowskiej. Absurdy. Gdzie leży prawda? Nie wiadomo. A dla pana, doktorze, najważniejsze, że to nikogo nie obchodzi. Jak to? Nie obchodzi. Tak czy owak, czy był pan tym, czy tamtym, endeckim bojówkarzem, czy bolszewickim agitatorem, to nie zmienia sprawy. Powiem panu więcej. Łatwiej i wygodniej jest kogoś usunąć, niż doszukiwać się konkretnych przeciw niemu dowodów. Słusznie nazwał pan swoje zamiary walką z próżnią i jeżeli o mnie chodzi, a ja, panie, znam życie, radzę na to wszystko machnąć ręką i poszukać nowej posady. Otóż to, nowej posady, zwłaszcza... Pan daruje, mecenasie, przerwał Murek, ale moje postanowienie jest nieodwołalne. Boczarski uśmiechnął się. W takim razie musi pan wydobyć z magistratu papier, w którym by sprecyzowano zarzuty przeciw panu. Niewiarowicz mi takiego papieru nie da. No, więc cóż pan może zrobić? Nie napisze pan przecie skargi do sądu ani do ministerstwa, że wydalono pana nieprawnie. Zarząd bowiem miasta ma niezaprzeczone prawo redukowania pracowników, o ile uzna to za potrzebne. Niewątpliwie, ale nie z powodu gołosłownych oskarżeń. Jakich oskarżeń? Ma pan je na piśmie? Nie. A zatem co pan skardze poda? Że po mieście chodzą takie, a takie plotki? Drogi doktorze, przecie jest pan prawnikiem. Tak, muszę panu mecenasowi przyznać rację. Czy zatem nie ma sposobu? Boczarski zaczął kiwać się w fotelu. Sposób był jeden, najprostszy. Zrezygnować z beznadziejnej drogi prawniczej i postarać się o to, by wojewoda jako najwyższa władza polityczna wpłynął na Niewiarowicza. Ja wiem, że i ta droga nie należy do łatwych. Powinien pan wprost zwrócić się do wojewody, całkiem prywatnie. Nie ze skargą wydalonego urzędnika miejskiego, lecz jako obywatel poszkodowany na honorze. Uważa pan? Na honorze. Samym posądzeniem o nieprawomyślność. Jeżeli wojewoda uwierzy panu, wówczas znajdzie wiele możliwości wyświetlenia sprawy. Zaznaczam jednak jeszcze raz, że winien pan zwrócić się do niej jako do dygnitarza, lecz jako do autorytetu, że tak powiem, moralnego. Rozumie mnie pan? Więc nie składać podania? Podania, Boczarski wybuchnął śmiechem. Ależ niech pana Bóg broni. Iść osobiście. Zaczął szczegółowo opisywać Murkowi, jak ma się odbyć jego posłuchanie u wojewody i co należy mówić. Słuchał, przyznając, że ten Boczarski jest jednak spryciarzem i że w zupełności zasługuje na opinię zdolnego adwokata. Bez żalu też zostawił na biurku monetę 10-złotową, chociaż mecenas wzbraniał się przed przyjęciem honorarium za taki drobiazg. – A jak pan sądzi? – zapytał Murek, gdy Boczarski żegnał go w przedpokoju. – Przeprowadzę swoją sprawę pomyślnie? – No, wszystko jest w ręku opatrzności – uśmiechnął się adwokat. Niestety, opatrzność w dzisiejszych czasach ma tak przepełnione ręce, że nigdy nie wiadomo co i kiedy z nich spadnie. W każdym razie nie warto się przejmować, a jeżeli pomyśli pan o prywatnej posadzie, może będę mógł coś dla pana znaleźć. Do widzenia.